Słuchajcie, ruszamy! Witajcie, witajcie w kolejnym naszym dniu naszej greckiej Iliady albo Voyage. Zwał jak zwał. Wy na pewno poznaliście, że to jest nasz kolejny dzień, bo jestem w innej koszuli. No dzisiaj, że tak powiem, wymusiła Adrianna już na mnie zmianę koszuli, bo coś jej przeszkadzało z zapachem. Nie wiem, do końca nie powiedziała. Jakieś takie określenie, nie będę tego mówił, bo dzieci oglądają. U nas już jest taka pełnia z danych statystycznych. Mamy 19 maja. Jest piękny, słoneczny dzień i wreszcie wyszła ta pogoda, na którą żeśmy czekali. Bo przyznaję, że ostatnie parę dni było tak niefajnie, można powiedzieć, jak na Grecji. Wietrzyście, pochmurno. Nieraz było deszczowo. No i w związku z tym, żeśmy czekali na ten dzień, właśnie ten dzisiejszy. I teraz mamy w programie parę takich właśnie instagramowych miejscóweczek. Musimy to szybko wykorzystać przed sezonem, bo on już startuje dziś. Słuchajcie, przyszliśmy teraz w taką miejscóweczkę, ale możecie zobaczyć, co tutaj się dzieje, tak? Był to albo jakiś ślub motocyklistów, harlejowców, ale się mocno przygotowują. No, tak. Ja, gość ma muszkę. Chyba pan młody. Tak, to chyba jest pan młody, no. Muszę powiedzieć, że nieźle to wygląda ta imprezka. I ten gość na tej wyspie, słuchajcie, jaki sztos. Różowiutkie spodnie, super to wygląda, perfekt. Jak w ogóle, ale tu akcja. No i teraz tutaj mamy jakiś zlot piździków, tak? No, genialnie. Każdy motor jest inny. Wszyscy tutaj przyjechali tu na prawdziwych Harley'ach, na Vespach, BMW, Honda, no wszystko tutaj jest, jak widzicie. Tutaj jest mały piździk. Imprezowo wygląda to grubo. Nie wiem, czy to jest wesele, czy co, ale fajnie. Słuchajcie, ekipa, jak widzieliście, już pojechała, a teraz my idziemy tutaj zrobić sobie fotostopę. Ja tu puszczę drona, to wam pokażę. Idziemy sobie zrobić tutaj fotostopa na tej latarence i jest to taka miejscówka, powiem wam, że sztosik, dlatego że można sobie tutaj usiąść na ławeczce, przychillować. Plaża tutaj jest taka mini mikroskopina. Tutaj ryby łapią, ale coś taka ciekawostka. Myśmy na tej, tutaj w tym miejscu byli. Byliśmy ostatnio w tym miejscu, jak byliśmy, bo tutaj przy tej latarni jest kemping. I z kempingu żeśmy przyjechali tutaj. Oczywiście było już bardzo późno w nocy i było mega już nieciekawie wizerunkowo, a w dzień, jak widzicie, jest trochę inaczej. Ale tutaj są też żółwie. W tym o miejscu pływają żółwie. Już jestem od ręka. W czym mogę ci pomóc? Słuchajcie, myśmy przyjechali na następne, kolejne miejsce, zanim je pokażę wam, bo to jest Costa Costa, ono jest po prostu miazga, to jest po prostu taka miazga, która tutaj jest. Pewno słyszycie tą wielką muchę, która tutaj lata za mną. Ja zaraz stoczę z nią nieuczciwą walkę, bo podejrzewam, że mogę przegrać z tym olbrzymem, ale chcę wam coś pokazać, patrzcie się. Być może mnie posłuchacie, być może nie, ale na pewno wspomnicie. To są trzy najważniejsze rzeczy, które są potrzebne w Grecji. Wiatrak. Wybierzcie sobie jak najmocniejszy wiatrak. Im mocniejszy, tym lepszy. To jest taka zasada. Dobra, ja go teraz nie będę prezentował, ale wiatrak. Buty do wody. Słuchajcie, buty do wody, ale taka zasada. Muszą mieć twardą podeszwę. Buty do wody muszą mieć twardą podeszwę. Myśmy właśnie dzisiaj za nimi latali, żeby je kupić.
Żeśmy się już przekonali niejednokrotnie, że kamienie, które są tutaj w klapkach, nie da się po nich chodzić. Nie da się po nich chodzić, jest po prostu katorga, a nie przyjemność. No i słuchajcie, okulary. Okulary muszą być z filtrem UV. Byle jakie, ale muszą mieć filtr UV. Słońce jest tak ostre, tak mocne, że głowa mała. Więc to, aha, no i jeszcze takie pierwsza pomoc. No to też żeśmy dzisiaj kupili pierwszą pomoc. Tutaj pani dała, mówiła, że to pomaga na upałę, tak? Zobaczymy jak to pomoże. No, idziemy na plażę Costa Costa. W sumie nawet nie wiem jak ona się nazywa, napiszę wam, ale tutaj jest Costa Costa napisane. I teraz no sami zobaczcie w ogóle jaka to jest miazga. Już myśmy już wcześniej na niej byli, ale była inna aura pogodowa. Fale, że tak powiem, nie pozwalały nawet wejść do wody. A teraz ten. I teraz tak, ten leżaczek, który tu widzicie, on kosztuje 30 euro. Słuchajcie, ten leżaczek tutaj jest droższy od kempingu na Kefalonii. Kemping na Kefalonii 25 euro z prądem, a bez prądu jeszcze taniej. O, tutaj możecie zobaczyć, widzicie? Jest napisane 30 euraka za taką odrobinę luksusów. Ale słuchajcie, już was uspokajam. My niestety robimy tak zwaną akcję Polish Onion i z boku na tej plaży, tutaj w tym miejscu, totalnie for free, bez żadnych opłat manipulacyjnych, będziemy zaliczać tą samą plażę, ale gratis. O, Adrianka sobie wybierze tylko miejsce. Adrianka, wybierz miejsce, w którym chciałabyś spędzić dzisiejszy smashing. Tak, dzisiaj proszę, idzie moja principessa. Idzie moja principessa i ona wybierze sobie teraz miejsce do smashingu. Dlaczego? Dlatego, że ona się będzie smażyć, a ja niestety będę musiał troszkę jeszcze popracować. Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela, no ale zdalna praca zobowiązuje. Co? Się żalisz? Ja się żalę moim widzom, moim trzem obserwującym. Oni mnie wysłuchają. Tutaj podoba ci się ten. No i myślę, że też tutaj. A tam dalej jest kolejna plaża. Dobrze, to chodź zobaczymy, co tam dalej jest. Bo ja widzę, że nie wiem, bo mam funkiel nowe buciki. Słuchajcie, idę teraz w moich nowych bucikach, które kupiłem na kamień i wchodzę. A tu jest piasek, a tu piaszczysta plaża, no ale tam widzisz, tam jest zaludnienie, więc wybraliśmy ten oto skrawek, jest Adrianki, zapłacone z góry i teraz słuchajcie, w tym miejscu Adrianka rozbije polski parawan. Tak wygląda Adrianki miejscówka, tutaj jest, uwaga, z takim widokiem. Zobaczcie, o, można powiedzieć, że widok jest przedni, a ja niestety, ale muszę na chwilę wrócić do kampera, jakąś godzinkę, dwie, ale tu wam jeszcze pokażę, tak na szybciutko, bo to wiadomo, jak to wygląda. Tak wygląda w tą stronę, a tak wygląda w tą stronę. No miazga, prawda? Słuchajcie, jedziemy. Uciekamy stąd. Po wielu dniach, że tak powiem, niepogody, czekaliśmy na słońce. Ja powiem wam, że jak to słońce przyszło, to ja już zwątpiliśmy. 40 stopni. 40 stopni w słońcu, a w bęku w środku... Więcej. Ja już mówię 40 w zaokrągleniu. W bęku teraz mamy 36 stopni. No i zaraz będziemy włączać klimę. No i uciekamy już na jakąś taką chłodną miejscóweczkę. Przede wszystkim musimy zrobić serwis bęka, woda, te sprawy i te inne okoliczności. No ale dzisiaj nie będziemy pokazywać jak się serwisujemy. Pokażemy wam za to dokąd żeśmy dojechali, bo jutro nam się zapowiada taki mega ciekawy dzień. A z takich ciekawostek to tutaj w tym miejscu, na tej koście, Costa Costa, dzisiaj żeśmy nagrywali film o zabezpieczeniach bęka. On już jest dawno na kanale. Ja go tutaj podlinkuję. Ale to właśnie był ten dzień, w
w którym kręciliśmy. Jakliśmy? Nie było. W którym kręciłem, bo Adrianka oczywiście się smażyła, uprawiała smashing, a ja w pocie czoła, w poświęceniu, z narażeniem na udar słoneczny kręciłem film o jak zabezpieczyliśmy Bęka przed włamaniem. Okej, lecimy. Przyjechaliśmy zatankować, a tu przyszły właścicielki chyba. Całe statku. Ty, one chcą pić? No. Ja nie wierzę, one przyszły się napić. Mu się pić chciało. Nakarmiłeś, napoiłeś kozy. I całe stado teraz przetacza się, a my czekamy, aż kozy się napiją, żebym ja mógł wodę sobie podłączyć. A ty, szczerze powiedziawszy, to stado nie ma końca. One chyba w kółko chodzą. Możemy się podłączyć. Kozy sobie poszły, napiły się, więc my możemy się podłączyć. Ale jedno wiem na pewno. Skoro kozy z tego piją, to my też możemy, prawda? Udało nam się tą wodę zdobyć z trudem. Najpierw walczyły z kozami. Nie, najpierw kozy musiały się napić, a dopiero potem myśmy mogli zatankować. No, w końcu to są ich u siebie. W końcu to ich źródełko, a myśmy przyjechali tylko gościnnie. No, ale tak jak mówię, jeżeli kozy piją tą wodę, to my też możemy ją pić. I teraz zrobiliśmy sobie serwis, wzięliśmy sobie prysznicę, bo to od razu najlepiej wziąć w takich okolicznościach prysznic jeszcze zawczasu, no i po prysznicu dolać sobie wody. Słuchajcie, znów lecimy na plażę Petani i na plaży Petani będziemy nocować. Zresztą zaraz wam pokażę. O, taka wycieczka pieszych, ja muszę, że tak powiem, pomalutku jechać. Uważaj, Tomek. No to ja sobie jadę pomalutku. A musisz jechać, no czekaj, one cię ominą. Jak ominą? Jadę. One w ogóle idą na mnie, one w ogóle nie są zainteresowane. Co tu się dzieje? One w ogóle nie są zainteresowane przejazdem. Ej. No ja nie wiem, czy to jest fajne, ale ktoś z nas musi ustąpić. Kto? O, chyba zostały przegonione. Tak, chyba zostały przegonione. Tak, chyba jest ktoś, kto je tutaj pogonił. No, jeszcze została jedna. A, widzisz. I to zrobił Greg za nami. Greg za nami to ogarnął. Ja nie miałem zielonego pojęcia, jak to zrobić. Witajcie w ten nowy, piękny dniu podczas naszej greckiej Iliady, greckiej wojaż. Zresztą już wam pokażę, gdzie zaczynamy dzień. Adrianka tradycyjnie jest w łazience. Jak ja włączam kamerę, to ona ucieka do łazienki, ale jak widzicie, kawki już za nami. Tutaj dzisiaj będzie, Adrianka szykuje piękny kurczaczek, bo jak wiecie, jestem za mięsem. Ja jestem taki mięsożerny. Tu mamy takie różne przyprawy, tak szybko, ale już wam pokazuję miejsce. O, jest Adrianka, proszę. Wyszła z łazienki. Dziś nas zaskoczyła. A, proszę, dziś nas zaskoczyła. Zobaczcie, jesteśmy w takim oto miejscu. Tu żeśmy wczoraj wylądowali. No, trochę tak, powiem tak. Miejsce nie należy do mega, mega, mega atrakcyjnych, no ale jest mega, mega ciche, tak? To nawet takie małe błotko jest. Ja wam pokażę tą plażę oczywiście z góry, jak ona wygląda. I powiem wam tak, mega cicha miejscóweczka, dosłownie taki silence. Byliśmy wczoraj wieczorem na totalnie innej, no ale coś tam nie podeszło, coś tam, że tak powiem, nie pykło, jakieś takie dziwne odczucie było i mówię, dobra, jedziemy na kolejną. No i ta kolejna to była już tutaj, więc tutaj żeśmy dojechali i żeśmy sobie odpoczęli przy zachodzie słońca, bo to akurat jest tak na zachód skierowane.
miejsce jest, ja mówię, no jest cichutkie, spokojne i faktycznie. Czy tutaj Wam polecam przyjechać? Niekoniecznie, no bo może jest cała masa piękniejszych miejsc. Aczkolwiek, jak ktoś ma tyle czasu wolnego, co my, że leci punkt po punkcie na Kefalonii, jak najbardziej tak. Tym bardziej, że też mają tu właśnie, o tam beach bara. W tamtym miejscu jest beach bar, można więc sobie w razie czego. Mi się podobają te beach bary, bo nieraz po ten zimny napój chłodzący okazuje się w tych 40 stopniowych, tak, wczoraj mieliśmy 40 stopni, a jest dopiero 20 maja i już 40 stopni nam walnęło. Zaczynam się bać dzisiejszego dnia. Słuchajcie, dziś nadszedł ten dzień, w którym te oto buty trekkingowe zostaną po raz pierwszy użyte na Grecji. Idziemy, zresztą nie będę teraz zdradzał, a może już jest dawno zdradzone, gdzie my teraz robimy tak, pakujemy się. Robimy kanapki. Pakujemy plecaczek i wyjeżdżamy na gruby trekking. Kanapki porobione, plecaczek spakowany, buciki wyszykowane, trekkingowe i startujemy. Jedziemy na nasz trekking i teraz, jak już pewno wiecie, jedziemy na najpiękniejszą plażę, jaka jest na Kefalonii. I ona się, jej piękność się gryzie z Myrtosem, na którego bardzo łatwo się dostać i pewno Myrtos dlatego wygrywa, bo tam autokary z turystami mogą przejechać. A ta plaża leży obok Myrtosa i niestety jest dostępna tylko i wyłącznie z łódki lub z takiego trekkingu. Dobra, Benek stoi już na bezdrożach, myśmy wyznaczyli drogę i idziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do tej pory było łatwo. Taka rekreacyjna ścieżka. A tak naprawdę teraz zaczyna się już challenge. A Adrianka wypatruje kropek. Dlaczego Adrianka wypatruje kropek? Bo te kropki oznaczają, że poruszamy się w bardzo dobrym kierunku. No i jak widzicie, już się zaczęło dosyć ciekawiej robić na tej trasie. Bo teraz są takie momenty, w których nie wiemy, w którą stronę naprawdę iść. O, czy schodzić w dół, czy iść tędy. No ale Adrianka mówi, że tam jest jakaś plakietka. No to zobaczcie. I teraz tak. Dobra. Teraz słuchajcie. Na pewno na tą trasę musicie mieć buciki trekkingowe. Klapeczki marek. Klapeczki odpadają na tej trasie. No i na trasie naszym oczom ukazała się plakietka. Ja początkowo chciałem iść prosto w dół, ale Adrianka mówi, że wspinaczka nas teraz czeka. No to się wspinamy. Można byłoby ubrać buty trekkingowe. Idziemy w tamto miejsce, jak widzicie. Więc jest dobrze. Słuchajcie, to nie jest lekki trekking. I tutaj uwaga do Marka. To nie jest trekking na klapeczki. Chodzisz na upartego, Marek pewno zrobi to w klapkach. Ale ja odradzam. Definitywnie odradzam. Jak widzicie, ścieżka idzie takim poboczem, o, i naprawdę trzeba uważać, bo jest ślisko. Jak będziesz tego orła cięła, to muszę to mieć nagrane. Zaczął się taki hardcore, bo jest takie pionowe zejście w dół po sypkim gruncie.
Więc tu faktycznie już trzeba tak iść ostrożnie tip-topami, bo ten grunt, jak widzicie, jest mega, mega sypki. A my teraz będziemy schodzić cały czas w dół aż do plaży. I jesteśmy teraz na małym rozstaju. Tu albo tu, ale znalazłem to oznaczenie, widzicie? Tu są takie oznaczenia i mimo wszystko one pomagają. Jest zielone i czerwone oznaczenie. I powiem wam szczerze, że raz idziemy czerwonym, raz zielonym, więc one się tutaj krzyżują. No i znowu jesteśmy w takim miejscu i bladego pojęcia nie mam gdzie, no ale no już trzeba iść tak na, powiedzmy, na pałę. Słuchajcie, końcówka jest taka, że idziemy w krzaczorach, które praktycznie dotykają naszych ciał po obu stronach. Patrz, nie wiem czy żeśmy zboczyli, ale no czerwoną kropkę przed chwilą widziałem. Powiem wam, że normalnie idzie się. Są emocje. Tu drzewo leży, a myśmy piły ze sobą nie wzięli. Ja się muszę schylać. To ja muszę iść na kucaka. Powiem wam, szliśmy, to końcówka już była taka trochę creepy. No i Adrianka troszkę już spanikowała, bo faktycznie to były takie mega, mega wąskie przejścia. I chyba żeśmy de facto ostatnie 100 metrów zeszli ze szlaku, ale jesteśmy. I naszym oczom ukazał się raj. Słuchajcie, tak, to jest najpiękniejsza plaża Kefalonii. I my na niej dziś będziemy biwakować i uprawiać. Będziemy na niej się opalać. Wyszliśmy na wędrówkę po tej plaży. No i tak naprawdę jej środek jest tutaj, w tym miejscu, jak widzicie. Tam jest główna ta skałka. Ale myśmy chcieli sobie przejść na tą część. Na tą część. I powiem wam tak. No można. Można sobie tutaj przejść na tamtą drugą plażę. Z drona ja wam ją pokażę. I można sobie tutaj faktycznie po tych skałkach przejść. Ale bo w sumie nie wiem, czy jest ten... A tak, tu jest głęboka woda. Tu, gdzie to wszystko tu widzicie. To tak tylko wydaje się, że to jest tak króciutko. Ale ona naprawdę od razu schodzi na głębię. No i ten kolor jest cudny. A teraz w sumie przejdziemy wzdłuż tej całej plaży na sam koniec i zobaczycie, jaki czad jest na końcu. Teraz jesteśmy po drugiej stronie tej plaży, pod tą właśnie skałą. Już wam pokazuję ją. Zobaczcie tutaj. O, to jest ta główna skałka. Ona delikatnie tu się osunęła z tej strony. Ale tak naprawdę jest mega bezpiecznie. I już zaraz wam coś pokażę. Jak zaraz będziemy w tamtym miejscu, to naprawdę tam jest już... Wow! Chodźcie. Teraz właśnie możecie zobaczyć w całej okazałości tą plażę. Dlaczego ona jest taki top, over the top. Faktycznie jest cudna i przecudna. Tutaj na górze, a z tej strony możecie zobaczyć, tam się wpływa jachcikiem do jeszcze jednej plaży. Ja już wam ją z drona teraz pokazuję. I w tamtym kierunku, gdzie stoją te jachty, o, też wam pokazuję, jest plaża o nazwie Blue Lagoon. Więc to miejsce naprawdę robi olbrzymie wrażenie. No i niestety Myrtos, przez to, że ma dojazd, drogę wybudowaną i można wozić tam turystów, został uznany za taki top 1 Kefalonii, ale tak naprawdę ta plaża Ferry jest topem. I tutaj, jak tylko będziecie mieli możliwość i sposobność przyjść, to cała plaża należy do was. Szczerze, no teraz jest 10 osób na tej plaży. O, ale nieraz jest gorzej, bo przypłynie okręt wojenny i wysypie się z 50 do 150 turystów, ale to tylko na godzinkę. No i żegnamy się z tą plażą. Przyznam szczerze, że trochę żeśmy na niej posiedzieli. I no, na nią trzeba, że tak powiem, cały dzień sobie zarezerwować. Rano przyjść i po południu już zejść. No bo szczerze, jest godzinka dojścia
i zobaczymy, ile teraz będziemy mieli z powrotem, bo mimo wszystko z powrotem idzie się trochę trudniej, trochę ciężej, dlatego że będzie cały czas pod górkę. No ale zobaczymy, jak to nam teraz wyjdzie. Ostatni rzut oka na tą plażę i tak naprawdę już wchodzimy tutaj na głęboki, wysoki trekking, bo się wspinamy cały czas do góry. Najgorsze jest to, że trzeba uważać na wybór drogi, bo naprawdę i uwaga, przypominam, że sapię na potrzeby filmu, a nie to, że jestem zmęczony. Słuchajcie, taki mały fotostopik, żeby wam pokazać tą ścieżkę. Ścieżkę, na której się traci 1,5 miliona kalorii podczas wyjścia. Szczerze, jak dojdę do Bęka, to będę filigranowy. Gdybyście chcieli zdobyć sprawność plaży Ferry w 36-stopniowym upale, to polecam, żebyście się zatrzymali o tam na końcu parkingu, który tam widzicie. Będziecie mieli znacznie bliżej, bo my jako downy zatrzymaliśmy się jeszcze za tamtą górką i jeszcze musimy nieźle dymać. Ale powiem szczerze, że frajda jest niemiłosierna. Jest fajnie w Grecji, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Co tu jest napisane? Dobra. Bardzo się cieszymy, że tu żeśmy przyjechali i naszym sponsorem wycieczki. Nie przeczytam tego napisu, bo to. I bardzo się cieszymy, żeśmy tu przyjechali, bardzo nam się podobało. A teraz już wracamy do Bęka. To nieprawda, że mam udar. Nie, to nieprawda. Wylądowaliśmy już w miasteczku, tym Luxury, i mamy taką wielką ochotę iść na kolację dzisiaj. Zasłużyliśmy na tą kolacyjkę. No niby mamy, dostaliśmy cynka od Daliwanka, że jest tu jakaś fajna knajpka, ale jeszcze tak już kończąc temat trasy tej trekkingowej, zejście jest dużo, dużo łatwiejsze. Wyjście jest no naprawdę przerąbane, bo to się idzie pod górę i co jest najważniejsze, weźcie dużo wody ze sobą, naprawdę dużo wody, po 1,5 butelki na głowę i nie wracajcie w nocy. Tak jak przez Albanię nie jedzie się w nocy, chociaż są tacy, którzy udowodnili, że można, tak samo tą trasą w nocy się nie da wrócić i nie chcieliście tego udowodnić, bo ona naprawdę jest taka dosyć, bo trzeba na niej uważać. Dobra, idziemy teraz do jakiejś knajpki. No, my już zmierzamy po kolacyjce do Bęka i zaraz będziemy szukać sobie miejscóweczki. Ja wam tak szybko pokażę. Ja miałem rybkę smażoną. Nie mam bladego pojęcia, jak się nazywa. Wziąłem dorsza. Czy to jest dorsz? Nie wiem. Ale z racji tego mi się podobało, że z racji tego, że była mała rybka, to od razu dali 3. Potem żeśmy mieli taką miks cacykowy składający się z 3 różnych cacyków, a to było warto spróbować. Nie były cacyki, tylko 3 sosy. Trzy sosy, ale wiemy, że z tych 3 sosów klasyczne cacyki były najlepsze i faktycznie w przyszłości będziemy zamawiać, jeżeli będziemy, to będziemy zamawiać klasyczne cacyki. A na samym końcu dobiliśmy się, kurczę, taką potrawą. Może ja to zawsze mówię na to mule, tak? Ale tu się w Grecji całkowicie to inaczej nazywa. Su? Ale nie, saganaki. Saganaki. Saganaki to były małże w saganaki. W czerwonym sosie. Ogólnie żeśmy za wszystko, tam było jeszcze piwko, litr białej wody i kawka. Kawka taka, ja potrzebowałem kawkę. Freddo cappuccino. Słuchajcie, 50 euro za wszystko. W poszukiwaniu dzikusa przyjechaliśmy na taką miejscóweczkę. No i mamy już praktycznie zachód słońca, który tam widzicie. On jest tutaj przy czerwonej plaży, którą jutro będziemy atakować.
Ta miejscówka jest Spark Fortnite i tak naprawdę ona jest o tam. Ale problem jest, już wam pokazuję w czym. O, problem jest w tym zjeździe. Przyznaję, że trochę spietrałem, ale widzę, że tędy będzie można to ogarnąć. Jeszcze sobie tam zobaczę. No bo jak jest taki zbyt duża taka nierówność, no to wiecie, jak to się może skończyć. Tu się też da radę przejechać. Też nie ma jakiegoś strachu na jednym kole. Adrianka, wsiadaj, damy radę. No i finał naszej dzisiejszej podróży w takim oto miejscu. Z tej strony łąka, z tej strony widok na plażę Ksi, czyli tą czerwoną plażę, którą jutro będziemy zdobywać i eksplorować. Miejscówka miała być cicha, jak widzicie, miało tu nikogo nie być i nie ma tu nikogo. Oprócz miliona cykad, które są tutaj dookoła. No i powiem szczerze, że one nam nie przeszkadzają, bo one nas usypiają autentycznie i one są tu wszędzie. Kurczę, jak one... Teraz może mi się uda to pokazać, ale jak się idzie po tej łące, to wszystko skacze dookoła. Tu po prostu one skaczą. Koniki polne. One skaczą cały czas. Słuchajcie, my kończymy ten wieczór. My sobie tutaj po prostu z Adrianką siądziemy sobie w tym miejscu. No i co? No i wypiję wino z moją dziewczyną, tak? O, z widokiem na plażę. A jutro będziemy ją atakować z rana. Pozdrawiamy was serdecznie i do jutra.